My układamy sto zagiskowy. Tak jak wszyscy wokół. Tak. Jednoznacznie określić, o co tu chodzi w tym układaniu stosów. Nie można ich podpalić. Gdzie możemy to zobaczyć? Możecie zrobić zdjęcie i pokazać zdjęcie. Ja znasz, tylko oni się na niego zapatrują. Ja mam ten Nocto, chodźcie. Gdzie my wbijamy tam dalej? No idziemy, patrzcie. Ale wiecie, że mam w ogóle teraz. Ale mamy lapaki. Tam coś jest. Co tam jest? Nie wiem. Rusza się! Tam jest tunel i to taki syty. Ojo. Idziemy, chodźcie. Ale tam coś jest. Biała dama. Nie wiem, wygląda na to. Ale one przed nami uciekną, wiecie? A przypomniał mi się teraz i ten film Tunel. O Jezu, no ale to jest fajnie zimno teraz. Jest już woda tam, czy nie? Wbijamy tam? No. Dawaj. Ale jest już tam woda, czy nie? Tam coś dalej jest? Przesuńcie się jeszcze trochę. Majeczka, tam dalej już jest tyle? Nie wiem, co tam jest. Podejrzewam, że muszę tutaj wyjść. Ale gdzie się... Nie, spokój. Olu, chodź. Chyba nie widzę nic. Ej, ale wiecie, że tam jest strasznie nisko. Boże, może nie pstrykaj, szkoda baterii. Bez przesady. Ja tak wyszczaj sobie drugie światło. Nie tak. Aha. Idziecie? O, Krzysiu siedzi fajnie. Jak Natalia? Jest super, możemy tak się dalej bawić. Chodźcie, idziemy zwiedzać kolejne korytarze. Po prostu zabawa epicka. Jak było? Super było. To pierwszy raz? Tak. Zabijam potwory. Moc, energia, zwiedzanie tuneli. Znaleźliśmy ślady cywilizacji, pół do pijnego piwa, leżysko kogoś i podarte majtki. Koniec. Ale to jest sprawa, majtko. Na tunele są lepsze niż te punkty. No. Pójdźmy do moja. Oj, bo my doszliśmy tam do punktu, gdzie było zasypane, może tam jest kolejny. To zrobimy tak. Idźcie na gramy w mury. Gramy w mury. Pokaż mi zagrożenie. Powiedz gramy w mury. Zagrajmy na nasze mury, mamę. Żeby przeskoczyć. A śmierć takim... Nie, 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 nie,
rozłączyć czy na przejście? Rozłączyć, już na ten. Jak się gra w górę? No to tak to nie ma szans, żeby rozłączyć. Bo, to no może, ej, może mała demonstracja, tylko tak delikatnie. No dobra. Dla dziewczyn. No to królu, królu, daj nam wojaka. Nie, to wy się pytacie. Tak. Wy mówicie jakiego? Ładnego. No i mówimy na przykład. My mówimy na przykład Stalka, nie? No i Stalka ma się przebić teraz. Nie muszę bić? Ładnego. Pięknie. Gdzie się wybierają? To chcę Olek opisać. Przybili. No właśnie o to chodzi. Skakać na was, o nie! No można to, nie? Nie, muszę zerwać, bo ty się poszedł. Ale więcej energii! Ola, Ola, nie cioli w Krzysia. Dobrze. Czy nam nie możesz, bo będzie miękko. Tak się mówisz na górę. Przebiło się! Nie przebiło się! Opalila mury! Rolam wat, a mury rolą, rolą, rolą. I pogrzebią stary szat. Odbijamy się. Żółw! Tylko odbijamy. Ej, odbijaj się tam, gdzie jest mocno, żeby dziewczyn nie uszkodzić. Nie! Ja go podniosę. Dobra, pomyśl. Na jedzeniu, ale na tym, że po tym jak ustawicie się w kolejce, podchodzicie do mnie pojedynczo, bierzecie ciastko, które chcecie, mam wafle markizy, musicie je spróbować i powiedzieć mi na ucho smak. Po jednym gryzie to jest. Ustawcie się w kolejce, żeby było to bardziej wypełnięte. Rozumiem. Jaki chcesz? Jaki chcesz? Największy. Jeden gryz pojadasz? Jeden gryz. Raz. Zasad nie złamałeś. Weź dwie. Na ucho. Zawsze pozwalam brać drugiego gryza. Teraz to leci na was, i sami się przejdzie dookoła.
wbitych w ścianę. Kuli, czterech kul. Dobra, namierzamy. Jeden kula jest w mierzu. Powiedz, że kulę mamy w mierzu też taką. Tak, jedna. Ale to jak jest tam, to ona musi być, że z innego może być. To bym cię nie poznał. Dobra, kto prowadzi? A Staka, ty co robisz? Jak się Natalia czujesz? Super, nic nie widzę, ale jest bardzo fajnie. Tarzan? Co? Co powiedz? To jest bardzo... Przyszedł czas na przygodę. Wszędzie jest przed nami cały las, mroczny las. Nie wiem, jak my to przeżyjemy. Już tutaj w sposób magiczny zostaliśmy oślepieni. Nie wiem, czy dożyjemy następnego poranka. To będzie długa noc. Ale będzie fajnie. Tak, dokładnie. Przejdziemy ten las i odzyskamy wzrok, więc będzie dobrze. Mam taką nadzieję przynajmniej. Ktoś musi was prowadzić. Po prostu chcemy sprawdzić eksperyment, jak to jest. Jeden za drugim równo musi się ustawić. Gdzie nóż Tarzana? Nóż Tarzana. Na pewno nie ma drzewa, możesz mi zaufać. Na pewno. Dobra, trochę w lewo musisz zakręcić. Ale tak w sensie, że obrócić się nie jednym krokiem. Ale teraz trochę bardziej w prawo. No, może być, może być. Smacznego. Powiedzcie, że jest smacznego ładnie. Smacznego! Machajcie! 3 cm nad Tarzana głową jest gałąź, już nie. Chodź, śmiało Natalia, uważaj. Skluwamy się. Lekko w lewo. Już nie, spoko. Na sikcie. Lekko w lewo Natalia. Lewo, bo czujesz mlek. O, i teraz powoli. Zrobisz jeszcze, dobra. 45 stopni w prawo. Tak, dokładnie. Nie, pół 90. Azymut 120. I jeszcze raz tak na prawo. Sinus z jedynki. Dobrze, i prosto. Idziecie prosto teraz. Ja nie kontroluję tyłu, tylko przód, uwaga. Natalia, lekko w lewo musisz się przekręcić. Musisz teraz ostro w lewo zakręcić, tak samo jak wcześniej. O, uwaga, to jest bardzo ciasna brama. Natalia, lekko. Oj. Teraz, Natalia, stop. Lewo, lekko, mniej. Lekko jeszcze w lewo, uwaga. Pod nogami Natalia ma teraz korzeń. No, już go przeszłaś. Pod prawą nogą będziecie mieli korzeń. Dobrze. A ten z tym nożem? Tak, on jest niebezpieczny. Natalia, posuwaj się powoli do przodu. Jak idziesz? Powoli, a reszta ma dosyć prawo. Dobrze, mnie zostawił, porzucił. Prosto. To moja noga. Lewo skos. Uważaj. Prosto. No. Prosto. I dawaj, biegnij. Biegnij, Natalia. W lewo, bo to jest drzewo. Zabiję je. W lewo, bo to jest drzewo. Uwaga. Nieważne. Ale jeśli się wytrzyma, nie ważne. Ja mam odlew. Będę łapał. Ola, zamknij oczy i biegnij przed siebie. Ale stanie ktoś z drugiej strony, że będzie ją łapał, no Boże. Żebym cię łapał. Jestem kobietą, kresną wagą. Stop. Ola, ale tak parę razy podpisz. Czy przeskocz tam? O, dobra. Łap ją, wrzuć ją. Rzutka smudę. Zawsze za gałąź, zatrzymaj ją. Ona się wtedy będzie miała gdzieś. Dobra. Masz się? Jestem się dla mnie zależną kobietą. Grać z matematykiem. Podaj. Łapcie! Złap się! Nigdy to nie grałeś. Ja grałem. Tak, nie, w to. Ej, ustawisz tylko po tyku. Ej! Jointa! Dobra! Dobra! Pierwszy wolno. Dobra.
Trzymaj na mocno. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Kręcimy się, brawo. Że strona wyrwała z ręki. No. O, szlaki. A jak ktoś się odczepi? A ja wiesz, przeciwnie, stary. Jak się odczepi, to odpala, tak? Nie, chodzi o to, że ja bym się... Albo kiedyś się idzie, to nie. John, ty chcesz pokręcić? Nie, to na pewno. Nie, już nie zarodzę. Mam nowe kręcenie. Spoko. 3, 2, 1. O, pokrzym do ludzi. Ale trzymam się. O, czekaj, zrobi się nogi. Przejdźmy na kółko. I na kółko. Patrzcie na tym filmie. Okej, na tym filmie. Czekam, ja mam patyki. Zrotki! Tarzan, co było się trochę powalczyć. O, witam! Niekoniecznie. Andrzeon? Dobra, czytajcie, nie przerywajcie. No były skarby. Jest rok 1758. Ja. Austriacy próbują zdobyć Nysę, która jest broniona przez Prusaków. Niestety nie udaje im się, ale tutaj do akcji wkraczam ja, dlatego że Napoleon Bonaparte zlecił mi misję przeszukania tego terenu. Gdyż dostałem informację, że w tych tutaj budynkach znajdowała się główna kwatera Austriaków, co oznacza, że rozkazy wychodziły bezpośrednio stąd. Co oznacza, że być może zachowało się tutaj coś z ich dokumentacji, jakiś plan, może stara mapa oblężenia Nysy. Jeśli zdołalibyśmy zdobyć coś takiego, myślę, że na pewno pozwoliłoby to usprawnić naszą taktykę i być może pozwolić nam zająć Nysę. Okay. Jako, że byłem już w środku i próbowałem znaleźć tą mapę, nie udało mi się, gdyż jest tam maksymalnie ciemno. Ale jako, że teraz jesteśmy w grupie, myślę, że mamy większą szansę. Czyli nie możemy latarek używać? Możecie. Możemy? No, tak. A kto ma latarkę w ogóle? Ja mam w telefonie, ja idę. Tak. No, kto widzę, to jest chyba tylko na... Nie, to jest. Ciepło. To nie będzie jakiejś barki? Czego szukamy? Czarny świat, tam nie ma przejścia, idziemy wszyscy tam. Tam nie ma nic? Nic nie ma. A u góry popatrzcie na ścianę. A tu patrzyliście w ogóle, patrzyliście na śmieci? Trzeba znaleźć po prostu mapę. Ale to jest super dla czpunów i pijaków. No, tam nawet może mniej bok. I jakieś matrace. I policja też nie wiedzi. No. Ej, dajcie mi to tutaj. Tam gdzie na światło. Dobra, jest kartka jakaś. To jest? Jest kartka. No jest. Dane, dajcie. Chyba nie trzeba brać. Weźcie ją, albo przeczytajcie. Bierzemy, róbcie zdjęcie. Mam ją przynieść mu, ja mam. Aha, tak mówił? Czy co? Ja to zrobię.
Zostaliśmy w naturalny sposób naprowadzeni. To musi być tutaj. O, właśnie. Tak. Ładno. Jest. To jest mapa oczywiście nie na oryginalnym papierze, ale generalnie jest to mapa z właśnie z 1758 roku. Tutaj widzicie wojska austriackie. Tu natomiast jest miasto Nysa, twierdza, w której się obecnie znajdujecie. Fajne. Zadanie zostało wykonane, no. Jest, ratowaliśmy tutaj. To jest tylko pokoik w jakimś... Możecie... A to teraz idziemy dalej tam ścieżką w tamtą stronę, to czy dojdziemy do tego kolejnego punktu? Nie, musicie właśnie zejść na dół. A na sam dół? Tak. Musimy, czy nie da się na przełaj? Tutaj są takie... Najlepsza droga jest, żeby zejść na główną i później iść i jak będzie wielki znak Altana Jechendorfa 350 metrów w prawo, w górę i do tej Altany. Tam jest... Dobra, który jest tutaj? Teraz pani idą w lewo, panowie w prawo. Macie tu chwilkę, chodźcie, idziemy! Ale chyba cały czas tam będzie no, w górę. Tak. Zajęcia ze ścianki spinaczkowej, ale tutaj nie, oczywiście nie wspinamy się na ściankę spinaczkową, tylko wiążemy jakieś węzełki. Ale to szybko! Dwa uderzenia i druhną dawać. Dobra, raz, dwa, trzy. O, sorry, pancerz. Spoko. Nie mam nogi! Chyba nie dojdzie na bazę. Ja go nie będę. Musisz jechać samochodem. No Tarzan. Dwóch na jednego. Uderzyłem go. Ja pierdzielę. Stalka. Ale ktoś poznaje, że się kogoś nie bije. Nie, po twarzy nie. Nie, nie po twarzy. Ej, dobra, podobnie. Trzy na trójkę. I chodźcie, chłopaki, już. Ładne pato, ładne pato. Tarzan, Tarzan, fajnie. Ej. My jesteśmy koło tego chłopcu? Proszę. A skąd jesteście? Gdyni. A jak daleko? Cześć, właśnie nagrywamy vloga z Interkampu i idziemy teraz na obiad. Michał. Słucham. No. Opowiedz coś o naszym dzisiejszym dniu. Dzisiejszego dnia zebraliśmy się w ekipy, które miały kompletnie bez sensu, bo niby miało być sześcioosobowe drużyny, w tym minimum trzy narodowości mniej więcej, czyli po dwie z każdej, a tak naprawdę wszyscy to olali i wzięli... Połączyli tak, drużyny grupy polskie i drużyny polsko-angielskie. Oczywiście, że tak. I teraz jest przerwa obiadowa. Jej! A my w tym momencie przerwę obiadową. Nie mam pojęcia, co będziemy robić. W ogóle mamy coś do jedzenia? Parówki. Mamy parówki. Parówki. Oczywiście. Będziemy na obiad jeść parówki. Super. Wszystko mamy. Co a tak to jest bardzo fajnie. Tylko, co ja wiem. Trzeba było więcej integracji tak naprawdę. No bo ogólnie zajęcia integracyjne są po obozie, ale okej. W sensie na zakończenie. A kogo poznaliście z innych obozów?
Narodowościowo? Pozdrawiam Litwini, Niemcy, Czesi, Amerykanie z Niemiec, pozdrawiam ludzi, którzy grają w Magica i mamy się dzisiaj spotkać. Oni wiedzą, o kogo chodzi. Pełno Polaków. Ja zapomniałem. Prysznic dopadliśmy dzisiaj. Był prysznic! Trochę nielegalnie. Nikt nie słyszy. Nikt nie słyszy. Żody nie będzie wiedział. Kończymy naszego vloga. Kończymy, no. To na razie. Odezjemy się do was potem. See you later. Pa!